Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was, moi drodzy, w pierwszej bitwie, która startuje do bitwy miesiąca w aktualizacji 0.9.4. 0.9.3 już nam się skończyło, także głosowanie trwa do tygodnia po wprowadzeniu aktualizacji. Dziś jest niedziela 17, czyli głosowanie trwa do czwartku najbliższego, więc głosujcie. A my tymczasem otwieramy kolejną playlistę, którą zaczynała będzie tutaj bitwa na Musashi. Kapitanem okrętu jest Kevin sam w pancerniku z klanu Whiskey on Board. Jeżeli chodzi o matchmaking, to najbardziej wyrównany, jedyny słuszny, same jednotierowe okręty, równotierowe, czyli same dziewiąteczki. Nie ma lotni, 4 dedeki, 4 krążki, 4 pancerniki. Także teoretycznie wyrównany mecz. Mamy tryb dominacji, na szczęście nie epicentrum. I powolutku naszym Musashi płyniemy sobie dosyć szeroko w kierunku KPC. Mamy tutaj dwa niszczyciele, z czego Taszkent to taki niemocno niszczyciel. Płynie z nami jeszcze Seattle i z tyłu gdzieś tam się powolutku ciągnie Donsko. I także na razie mamy tutaj 5 okrętów na flance, także wygląda to dosyć obiecująco. Powinniśmy być w stanie coś tutaj zdziałać. Pierwsza pojawia nam się Alzacja, bierzemy gościa na cel i jebut. Leci. Trochę co trwa. Chyba już spadło, nie trafiło. Alzacja nas tu często je dwoma pożarami na dzień dobry. Teraz jakbyśmy dostali kolejne, to już robi się nieprzyjemnie, bo Alzacja jest na obeczkach. To też jest raczej dziwne, chociaż na wczesnym etapie bitwy można się tak pobawić. Mamy Żambarta na 19,5 km, także widzę, że tutaj Kevin gra mocno zachowawczo, już sobie zwalnia powolutku teraz. No i na ponad 15 km do pancerników przeciwnika sobie będzie powoli strzelał. Na razie dwie salwy, dwie w wodę. Kolejna salwa od Alzacji mocno rozrzucona, tylko jeden pocisk nas trafia, także nie podpala nas na szczęście, bo naprawka dopiero za 40 parę sekund. W kierunku Alzacji płyną torpedy, ale to są torpedy od Jutlanda. No to trochę może przyjąć. Wykręcił. Przyjął jedną. I to tyle. Ma gościu zalanie, ma pożar i pokazuje, naprawia się i pokazuje nam burtę. Coś tu przyleciało, nas troszeczkę obiło. Zobaczymy, jak ta salwa wejdzie w Alzację. Niezwykle potężnie. Turbo była 1480 punktów, jeden pocisk w celu, ale już ładuje nam się kolejna salwa i piękna burta. I ta salwa druga nam zrobi tutaj, moi drodzy, no trochę lepiej. 3 pociski w celu, 7800. Alzacja zaczyna się odkręcać, w końcu dotarło do niej, że może jednak nie opłaca się pływać burtą do Musashiego. Chociaż nie tylko Musashi do niego strzela, strzela również Seat. Strzela Taszkent i Jutland również pewnie sobie tam plumka troszeczkę. Kolejna salwa w kierunku Alzacji. Gość już jest na dokończeniu, także tak jest, udało się. Dobijamy. Jeden pocisk wystarczył, 10 tysięcy damage'u. Mamy pierwszego fraga na koncie tutaj Kevina. I lecimy dalej. Mamy Żambarta na 16, gdzieś tu jest Jutland. I St. Louis sobie tam pocina po krawędzi mapy. Mamy Jutlanda wyświeconego. My tymczasem ładujemy w Żambarta. Zobaczymy, jak to tam wejdzie, bo on stoi sobie do nas dziobem, także no może dużo nie dostać. Chyba, że się... No nie, jednak się mylę. 18 tysięcy, 5 penetracji, 1 trafienie w obronę. Piękna salwa. Żambart na obeczkach. 40 sekund pożaru będziemy mieli teraz na pokładzie. Żambart na odwrocie cały czas. I 9 tysięcy z 3 pocisków. No, można? Można. W sumie jeden to rykoszet. Na 10 km mamy, moi drodzy, St. Louisa, także zobaczymy, co on tutaj wykombinuje. Na razie ustawiony jest do nas w miarę dziobem, ale ma chęć pokazać burtę i właśnie to robi. Także tutaj możemy mieć ładnego devasta. Zaraz sobie tutaj spowolnimy w odpowiednim momencie i popatrzmy. Niestety nie ma przybliżenia, ale dziękujemy panu. Dobranoc. Dwie stadelki, devast 57 na koncie. Szkoda, że nie widzieliśmy tego z bliska. Piękny strzał. I na 17 km mamy Donskoja, mamy tu jeszcze Jutlanda
I mamy Żambarta, za którego plecami gdzieś stoi Kitakaze. Kolejna salwa. I... trzy przebicia na wylot, ale penetracja i ponad 19 tysięcy damage'u tutaj wpadło w Donskoja. Donskoj się tym za mocno nie przejął, płynie sobie dalej tym samym kursem. Puszczony jest samolot. Nie wiem czemu, czy przez pomyłkę, czy... Sam fakt posiadania tutaj spotera. Nie wiem, czy można założyć myśliwiec, ale wydaje mi się raczej, chociaż chyba, że do taktyki na polowania na lotnie. No to rozumiem, ale tutaj... znowu 16 tysięcy cytadelką. Kevin jest tutaj sam i lotni nie ma na szczęście, także nie musimy tego spotera używać. Donskoj ma w dupie, że dostaje co salwę cytadele. I prawie 15 tysięcy, ponad 15 tysięcy damage'u, płynie sobie dalej burtą, teraz do skrętu zmusza go raczej wyspa niż ostrzał zmusza się go i kończymy. Tak jest, wystarczyło, dwie penetracje, trzy przebicia na wylot i mamy drugiego fraga, 107 tysięcy na koncie. Przyspieszymy, teraz będziemy dokańczać tego Żambarta, on tu raczej długo nie pożyje, bo ma tylko 12 tysięcy na koncie hapsa. I na 6,5 km pojawia nam się Jutland teraz, także trzeba uważać. Salwa z przednich dział nie trafiła w ogóle, leci teraz z tylnych, także trafia, ale nic nie robi. No i powinny pociski zmuszać się go dobić tego Żambarta. Będziemy mieli trzeciego fraga, czwartego już, przepraszam. Tak jest, cztery fragi, 109 tysięcy, płyną torpedy w naszym kierunku. Na szczęście puszczone totalnie bez sensu. Może coś tam nam drapnie tutaj kadłub, ale no nie, nic nie trafiło. Teraz musimy podgonić troszeczkę temat na środku. Odpalona nam praweczka, przywracamy sobie HP i płyniemy walczyć, co tam jeszcze zostało. Georgia, Seattle, Alaska i 3-2 już dedeki. Georgia ma chęć tutaj na salwę, bo ładnie pokazuje burtę i no niestety tylko dwa pociski w celu, 115 tysięcy. Tam mamy dwa krążowniki, Seattle mają na full hubsie i Alaska w dosyć dobrej formie, także jest co strzelać jeszcze. Friesland tu sobie troszeczkę joluje, także chyba długo nie pociągnie. No to salwa taka była raczej na wiwat. Taki straszak raczej, bo nic nie weszło. Georgia zatapia nam Seattle'a i nasz Friesland zatapia ich Frieslanda. Także 8 do 7 we fragach dla nas i leci ładna salwa do pokazującej burtę Georgii. Teraz możemy dostać tutaj ładny wynik. Niestety okręt znika, także nie widzę. O, 4 przebicia, 2 penetracje i 2 cytki, także tam dobrze siadło. 150 tysięcy już się zrobiło. No i 4... 5 tysięcy, bo Georgia się naprawia zostało, także wystarczyłby... No jeden, może dwa pociski i byłoby po zawodach. I wpływa nam sobie tutaj Alaska na 12,6 km. Zbliża się do nas dodatkowo. I Seattle na 13. Także no tutaj o ile nie dostaniemy torped od Kitakaze, to możemy sobie troszeczkę powalczyć. 6300. No jest kitka właśnie tu na blisko. Też na około 10 km. Także ona jest w tej chwili największym zagrożeniem dla nas. Piękna burta tutaj odsłonięta, lekki kącik, tak żeby akurat pociski się, znaczy ładunki w pociskach się uzbroiły. Srogo, niestety bez Tadeli, 17 tysięcy, mamy duży kaliber. Kitakaze jest teraz, no blisko, blisko, mamy nadzieję, że Friesland tutaj pomoże Kevinowi. Seattle, nie wiem co on tam kombinuje, nadal ustawiony jest bardzo podobnie do tego, jak był ustawiony wcześniej. Także chyba, a nie, przepraszam, dziobkiem się ustawił. Chociaż ma chęć się odwrócić. Ładnie skupiona salwa leci w jego kierunku i... Ojej, szkoda, tylko 3 pociski trafiły, ale 8 tysięcy wpadło. 182 tysiące na liczniku. Na razie mamy 4 fragi. Kitakaze zapewne, jeżeli nie strzela, to próbuje torpedować. Tylko pytanie kogo, czy w Donskoja tam coś próbuje jeszcze, czy tu w kierunku Musashiego. Georgia zrobiła sobie już z tych 4,5 tysiąca 15 prawie. Alaskę widać teraz stojącą w dymie, także tutaj Kevin nie może się zdecydować, kogo strzelić. Jednak w Alaskę. 4 pociski i wsparcie.
196 tysięcy na koncie. 8 do 9 we fragach, także nas 3 i ich 4. Alaska nadal widoczna. Ale Kevin nie strzela, nie wiem na co czeka. Poszła salwa i co ona tutaj zrobi? 3 penetracje. Alaska ma uszkodzoną wieżę z przodu, także no nie jest już aż takim zagrożeniem przez kilka sekund. O ile nie użyje zaraz naprawki. Tutaj zaraz nam Seat wyjdzie. Tylna wieża jest gotowa, także jeżeli tylko by się pokazał, to zaraz mamy szansę wysłać go do portu. Tam dużo hapsa już nie miał. Georgia coś tu próbuje nam urwać jeszcze trochę HP. Jest Seacik, 10 tysięcy hapsa na nim i ustawiony odpowiednio, także może jakaś cytka nawet padnie, ale powinien zejść. No, przeżył. RNG robi swoje. Jutan teraz powinien być już na pepancach, na blisko, więc powinien przebić tego Seattla. 1000 hapsa tam zostało, także Seattle raczej już się do portu będzie wybierał. Tak jest. Alaska, 8000, 7000 hapsa na 8 km. I powinno wystarczyć, jedna salwa. Tak jest. Mamy Krakena, 217 tysięcy na liczniku. No i zostało Kitakaze i Georgia na środku mapy. Na 11 tysiącach, także też raczej wiele nie wytrzyma tego naszego strzału. Zwłaszcza pod takim kątem. Leci buła i... O, pięknie, 10 tysięcy cytadelką, jeden pocisk spenetrował. Mamy fraga numer 6, 227 tysięcy na liczniku. No i w pobliżu mamy Kitakaze. Niestety przegrywaliśmy przed chwilą na punkty. Mamy dwa kapy zajęte przez czerwonych, jeden jest nasz zielony. Przy czym Kitakaze zapewne spróbuje nam zablokować jeszcze C. Zobaczymy, co tu chłopaki wykombinują. Zostało 4 minuty do końca bitwy, 4,5. Szukamy. Taszkent w kapie. O! Byliśmy wykryci przez chwilę. Że on w cenie wchodzi, tym Kitakaze. Gdzieś tu jest w pobliżu. Przejęte B. Taszkent raczej na A nie będzie płynął. Nie zrezygnuje z przyjemności postrzelania sobie jeszcze troszeczkę. No teraz tam kitka wlazła w C. Ale jest przewaga punktowa, także powinni chłopaki tutaj wygrać. Gdyby no, przejęte zostało to C, ale Taszkent zbliża się już do A, także troszeczkę sytuacja się wyrówna. No właśnie, zablokowany kapik, zaraz przejmiemy, przewaga punktowa się utrzymuje. Byle teraz nie zginąć i mamy bitwę w kieszeni. Ostatnie sekundy, no i to wszystko, także wynik końcowy. No takie dostałem screeny, takie ogryski. 227 tysięcy, 6 fragów, duży kaliber, wsparcie, kraken i dewastujące uderzenie. No i bazowy exp na poziomie, jak widać na załączonym screenie, ponad 3000. Także z mojej strony w tym materiale to wszystko. Do usłyszenia moi drodzy i na razie.